Podcast Pewny Wybór. To audycja, która pomaga odnaleźć się na rynku nieruchomości. Wyjaśniamy trudne zagadnienia, odpowiadamy na ważne pytania, komentujemy bieżące zmiany. Ten podcast, tak jak nasi agenci, będzie dla Ciebie źródłem wiedzy o tym, jak dokonywać pewnych wyborów na rynku nieruchomości. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest jednemu z najważniejszych aspektów w świecie nieruchomości, czyli wycenie. Nieważne czy jesteś właścicielem, który chce sprzedać swoją nieruchomość, czy potencjalnym nabywcą, który zastanawia się nad jej wartością. Proces określenia rzeczywistej wartości nieruchomości jest kluczowy dla obu stron. Wycena to nie tylko wyznaczenie ceny według powierzchni czy lokalizacji, ale skomplikowany proces uwzględniający dziesiątki zmiennych, które wpływają na wartość nieruchomości. W ciągu najbliższych minut zgłębimy tajniki tego Procesu w rozmowie z Ryszardem Rybakiem z biura nieruchomości Freedom Częstochowa. Witam cię serdecznie. Cześć, witam. Ryszardzie, no to na początek, czy możesz nam wyjaśnić, jakie są główne czynniki brane właśnie pod uwagę podczas wyceny nieruchomości? Wycena nieruchomości to proces określenia wartości danej nieruchomości. Istnieje wiele czynników branych pod uwagę podczas tego procesu, jak lokalizacja, rynek nieruchomości, powierzchnia i struktura, wielkość, stan techniczny, zagospodarowanie terenu, infrastruktura, dostępność do usług medycznych, placówek, szkół, stan rynku nieruchomości lokalnych. Warto również brać pod uwagę aktualne trendy na rynku nieruchomości, aby dostosować wycenę do aktualnej sytuacji. Warto zauważyć, że wyceny nieruchomości to złożony proces, który może być również uzależniony od indywidualnych preferencji klientów, trendów rynkowych i specyfiki danego regionu. Profesjonalista do spraw nieruchomości lub rzeczoznawca mający doświadczenie w wycenie nieruchomości może pomóc w dokładniejszym określeniu wartości danej nieruchomości. Wymieniłeś tutaj bardzo dużo takich rzeczy, które mają właśnie na to wpływ. Czy ma znaczenie to, czy ta nieruchomość to jest mieszkanie, dom czy lokal komercyjny? Tak. Proces wyceny nieruchomości może różnić się w zależności od typu nieruchomości, takie jak mieszkanie, dom czy lokal komercyjny. Jest w głównych kilka różnic w podejściu do wyceny. Natomiast w przypadku mieszkań i domów głównym celem jest zazwyczaj zapewnienie miejsca do zamieszkania dla osób prywatnych. W przypadku lokali komercyjnych, takich jak biura, sklepy czy restauracje, głównym celem jest zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku mieszkań i domów ważna jest funkcjonalność przestrzeni dla prywatnych użytkowników. Dla lokali komercyjnych struktura i układ pomieszczeń są również ważne, ale zwykle pod kątem dostosowania do potrzeb danego rodzaju. W przypadku lokali komercyjnych istotne jest zazwyczaj dokładne określenie przeznaczenia nieruchomości, np. czy jest to przestrzeń biurowa, handlowa czy produkcyjna. W przypadku lokali komercyjnych często stosuje się analizę dochodów, która obejmuje prognozowanie przyszłych dochodów z nieruchomości. W przypadku mieszkań i domów to podejście może być mniej istotne, ale bardziej skupia się na porównaniu z cenami podobnych nieruchomości na rynku. To w takim razie przechodzimy do kolejnej rzeczy. Czy istnieją określone style mieszkań e, czy udogodnienia, które obecnie przyciągają uwagę nabywców i wpływają właśnie na cenę takiej nieruchomości? Oczywiście. Trendy w stylach mieszkań oraz preferencje nabywców mogą wpływać na atrakcyjność nieruchomości i jej cenę. Jak nowoczesny i minimalistyczny sen, współczesne minimalistyczne wnętrzne z jasnymi kolorami, prostymi liniami funkcjonalnymi, rozwiązaniami są obecnie bardzo popularne. Nabywcy szukają nieruchomości o nowoczesnym designie, który podkreśla przestronność i prostotę. A czy proces wyceny uwzględnia również właśnie lokalizację nieruchomości? Trochę o tym wspominałeś, ale jakie są takie kluczowe cechy tej lokalizacji, które mogą podnieść albo obniżyć cenę nieruchomości w określonym obszarze? Przede wszystkim bezpieczeństwo, bezpieczne i spokojne otoczenie wpływa na atrakcyjność lokalizacji, nieruchomości, placówki edukacyjne, nieruchomość z widokiem na parki, jeziora czy inne obszary zielone. Rozwój infrastruktury, czyli planowanie inwestycyjne, takie jak budowa nowych dróg, centrów handlowych czy innych, sytuacja rynkowa, czyli sytuacja w danej okolicy, jaki jest popyt i podaż, również wpływa na wycenę nieruchomości. A czy istnieją jakieś błędy, które właściciele nieruchomości często popełniają podczas próby oszacowania wartości swojej nieruchomości? Jeśli tak, no to jakie są takie najczęstsze, właśnie, mylne założenia dotyczące wyceny? Tak, istnieje kilka powszechnych błędów, do których właściciele nieruchomości czasami się dopuszczają podczas próby, Oszacowania wartości swojej nieruchomości. Najczęstszymi to jest opieranie się na wyłącznie wartości zakupu. Właściciele często zakładają, że wartość nieruchomości powinna być równa lub zbliżona do kwoty, którą sami zapłacili za nią. Jednakże wartość rynkowa nieruchomości może ulec zmianie w wyniku różnych czynników, takich jak trendy rynkowe, zmiany infrastruktury czy koordynacja lokalnego rynku nieruchomości. Zbyt duże emocje związane z daną nieruchomością. Porównanie cen do sąsiadów. Często właściciele nieruchomości porównują swoją nieruchomość do innych w okolicy, zakładając, że cena powinna być podobna. Jednak każda nieruchomość ma swoje unikalne cechy, które wpływają na jej wartość, więc porównywanie się do sąsiadów może być mylące. Pomijanie kosztów remontów. Niektórzy właściciele Pomijają koszty remontów, czasami nie dopuszczają kosztów niezbędnych prac, jakie wymaga dana nieruchomość, co powoduje, że cena jest przeszacowana. Brak aktualizacji informacji, właściciel nie śledzi bieżących zmian na rynku, wycenia swoją nieruchomość, bo on tyle chce po prostu osiągnąć. Okej, okay. albo nie, czy tylko w jaki sposób rozwija się proces wyceny nieruchomości w dobie nowych technologii i czy takie y, narzędzia jak sztuczna inteligencja czy analiza danych mają wpływ na dokładność takiej wyceny? Wprowadzenie nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja i analiza danych, znacznie wpływa na rozwój procesu wyceny. Kilka aspektów, jakie technologie, które mają wpływ na dokładność wyceny, to jest automatyzacja procesu wyceny. Narzędzia oparte na analizie i danych mogą automatyzować wiele etapów procesu wyceny. To pozwala na szybsze i efektywne określenie wartości nieruchomości. Analiza danych rynkowych, systemy oparte na analizie danych mogą śledzić i analizować zmiany na rynku nieruchomości w czasie rzeczywistym. To pozwala dostosowanie ceny do bieżących trendów rynkowych. Jest coś takiego jak taki kalkulator, gdzie na przykład wpisujemy, jakie mieszkanie, jaką ma lokalizację, ile ma metrów, na przykład, czy jest do remontu i wtedy ta, ta technologia nam <głos》> proponuje jakąś cenę? Tak to działa? Tak, oczywiście. Występuje coś takiego, możemy sobie po danym obszarze zobaczyć wartość rynkowa, czasami to się różni do 5% w dół lub w górę. Okej, okay, dobra. E, jakie są pułapki, które nabywca lub sprzedający powinien unikać podczas procesu wyceny i negocjacji cenowych? No właśnie jak można uniknąć przepłacenia lub sprzeda nieruchomości za zbyt niską cenę. Oczywiście podczas procesu wyceny i negocjacji cenowej istnieje kilka połapek, które nabywcy i sprzedający powinni starannie unikać, aby zapewnić uczciwą i zrównoważoną transakcję. Kilka kluczowych połapek to jest jak przepłacanie z powodu emocji. Nabywcy czasem pod wpływem emocji, takich jak zakochani w nieruchomości, mogą być skłonni przepłacić. Aby uniknąć tego, warto zachować zdrowy dystans emocjonalny i być gotowym do negocjacji. Niedostateczna analiza rynku może prowadzić do przypłacenia. Nabywcy powinni dokładnie przejrzeć się cenom podobnej nieruchomości metrą kwadratowym powierzchni działek, aby uzyskać rzetelne porównanie dla danej nieruchomości. Z kolei sprzedający mają przecenione nieruchomości. Przecenione nieruchomości może zniechęcić potencjalnych nabywców i wydłużyć czas sprzedaży. Sprzedający powinni być realistyczni co do wartości rynkowej swojej nieruchomości. Czasami mają też brak elastyczności w negocjacjach. Wystawiają cenę i tą cenę są osiągnąć. Natomiast klienci często lubią się potarkować i czują się usatysfakcjonowani. No właśnie, to a propos tego, czy cena, którą ustalamy podczas wyceny jest ostateczna? Jeżeli tak lub nie, to jakie czynniki mogą wpłynąć właśnie na to, czy negocjacje cenowe między kupującym a sprzedającym powiodą się po przeprowadzeniu wyceny? Cena ustala się podczas wyceny nieruchomości, nie zawsze musi być ostateczna, ponieważ negocjacje między kupującym a sprzedającym są powszechną praktyką na rynku nieruchomości. Wartości nieruchomości są subiektywne i zależą od wielu czynników, dlatego też negocjacje cenowe mogą być integralną częścią procesu sprzedaży. Jak stan nieruchomości? który wymaga remontu czy modernizacji kupujący mogą negocjować cenę, aby uwzględnić te koszty. Z kolei jeżeli nieruchomość jest w doskonałym stanie, sprzedający mogą starać utrzymać się wyższą cenę. Kupujący mogą przeprowadzić na własną rękę analizę rynkową lub skorzystać z profesjonalnej wyceny. Czy wartość nieruchomości może być zmieniana w czasie? Jakie czynniki mogą wpłynąć na wzrost lub spadek wartości nieruchomości w dłuższym okresie? Tak, wartość nieruchomości może ulegać zmianom w czasie, a wiele czynników może wpłynąć wpływać na wzrost lub spadek tej wartości w dłuższym okresie. Kilka czynników, które mogą mieć wpływ na zmiany wartości nieruchomości, to są trendy rynkowe, ogólna sytuacja na rynku nieruchomości, tak jak popyt i podaż może wpływać na trendy cenowe. W okresie zwiększonego popytu ceny nieruchomości mogą rosnąć, podczas gdy w okresach spadku popyt może maleć. Zmiany w infrastrukturze poprawa infrastruktury, takie jak nowe drogi, środki transportu publicznego, przystanki czy inne udogodnienia może wpływać na atrakcyjność danego obszaru i zwiększyć cenę nieruchomości. Wzrost cen wartości gruntu danej lokalizacji może podnieść wartość nieruchomości. To zwykle związane są z rozwojem obszaru, zwiększeniem prestiżu czy poprawą dostępności. To w takim razie jeszcze na koniec, czy możesz nam podać jakieś przykłady takich nietypowych sytuacji, w których wycena nieruchomości była wyjątkowo trudna albo nietypowa? Na przykład jakie by... Wyzwania można napotkać podczas wyceny takich nietypowych nieruchomości. Istnieją sytuacje, w których wycena nieruchomości może być szczególnie trudna lub nietypowa. Kilka takich przykładów lub sytuacji mogą stwarzać wyzwania co do procesu wyceny. Nieruchomości o szczególnym przeznaczeniu, nieruchomości zaprojektowane do specyficznych celów, takich jak kościoły, szpitale, teatry czy schroniska, mogą być trudne do wyceny ze względu na swoje unikalne cechy i specyficzne wymaganie. Nieruchomości również z historią, czyli zabytki, budynki lub nieruchomości z bogatą historią, mogą być trudne do wyceny, zwłaszcza jeżeli wartość jest częściowo uniezależniona od kulturowego lub historycznego znaczenia. I o takich nietypowych sytuacjach, i o wycenie rozmawialiśmy sobie z Ryszardem Rybakiem z Biura Nieruchomości Freedom Częstochowa. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję również. Jeśli spodobała Ci się nasza audycja, koniecznie zostaw komentarz. Nic tak nie rozwija jak zdrowy feedback. Wydawcą podcastu jest ogólnopolska sieć biur Freedom Nieruchomości.